Szczęść Boże, coś Wam powiem. Bóg działa jak zaczyn w cieście. Przykłada do tej naszej upadłej natury nieskończone zasługi swego odkupienia i przekształca ją, przebóstwia. Ale zaczyn leżący w spiżarni nie sprawi, że upiecze się chleb. Z ziarna spoczywającego w worku nie zbierzemy plonu. Nic nie dzieje się samodzielnie bez współpracy. Bóg obdarza łaską, ale jednocześnie zaprasza człowieka do działania, by z tą łaską zaczynał zgodnie współpracować. Moc zaczynu ujawnia się wtedy, gdy weźmiemy mąkę, wodę i wszystko wymieszamy. Widzimy, jak on sprawia, że ciasto zaczyna rosnąć. Takie jest Królestwo Boże i taki jest Kościół. Niczym ziarno gorczycy, które zostało wrzucone w ziemię, obumarło, by dać życie i schronienie. Stało się niczym wielkie drzewo, w którego koronie schronienie mają ptaki. Kiedy patrzymy na nie, podziwiamy jego rozłożyste gałęzie. Nie zastanawiamy się, ile doświadczeń jest w nich zawartych, ile burz czy huraganów mają za sobą, ile musiały przetrwać suchych pór czy upałów. I tak jak to drzewo ma swoją historię, tak samo my ją posiadamy. Z czasem są sielanki, dramaty, czasem są radości i totalne wypalenie. Każde doświadczenie, które wydaje się dla nas być czymś, co wyniszcza, tak naprawdę nas wzmacnia, bo my walczymy, żeby się nie załamać, nie złamać, jak gałąź. Patrząc na to wszystko, nie skupiamy się tylko na sobie, że już nie daje rady, niech te trudności się wreszcie skończą. Patrzmy na drzewo, które nieprzerwanie od 2000 lat jest punktem odniesienia. Na drzewo krzyża możemy spoglądać z wdzięcznością. Nadaje sens naszemu życiu, gdy inni z zajadłością próbują nam to życie zniszczyć. Człowiek dzięki sile i Bożej mocy może każdego dnia wzrastać dla Królestwa Bożego. I niekoniecznie musi zaczynać od razu od wielkich rzeczy. Warto zapamiętać słowa świętego Augustyna. Zaczynaj od rzeczy małych, jeżeli chcesz być wielkim. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. Nie możemy się przerażać ilością pracy, która została nam powierzona, aby czynić dobro na ziemi. Dobro to towar deficytowy w dzisiejszych czasach. Stąd warto o niego zadbać. Zasiane dobro będzie stale się rozwijać i promieniować na innych, jeśli będziemy o nie wciąż dbać. Stale doświadczamy naszej niedoskonałości, ale zamiast upadać na duchu, podtrzymuje nas świadomość, że nasza słabość przyciąga Bożą miłość. Tak właśnie mamy działać pośród świata. Być zaczynem w cieście, uświęcając nasze codzienne zajęcia, wykorzystując te okoliczności do wzrastania w świętości i uświęcenia innych. Świętość polega na miłowaniu. Zaczyn miłości zrodzi nową cywilizację, nową kulturę, która zajaśnieje w świecie za sprawą dzieci Bożych. Nasza inicjatywa, nasza akcja, konkretne działanie pobudza Królestwo Boże do wzrostu. By Boże Królestwo mogło się rozwijać z dynamizmem, potrzebni jesteśmy my. My jako zaangażowani chrześcijanie, jako prawdziwi uczniowie Chrystusa. Samo się nic nie dokona.